Dzień dobry. Dużo się działo w moim życiu przez cały styczeń i trochę lutego. Nie nagrywałem, ponieważ nie miałem weny, nie miałem ochoty, nie miałem jakoś też czasu. Znowu zdrowie mi dało w kość i wyszło jak wyszło. Ale jestem z powrotem, chciałbym z powrotem nagrywać. Publikacja filmów raz w tygodniu to będzie dobrym pomysłem na przyszłość. Więc trzymajcie kciuki i bądźcie ze mną. A co się działo w styczniu? Oj, dużo się działo. Przede wszystkim były kwalifikacje do Medieval Games 2018 organizowanych przez Bronka Olenkowicza i Łukasza Trzymkowskiego. Nie chce mi się robić. Robiłeś kwalifikacje do Renu? I co? 1,70 m nie wystarczy, co? Ani 70 parę kilowagi. Trzeba być koniem i jeszcze na dodatek wysokim, co? No nic, jak to załatwimy? Jedziemy do Olsztyna? No ale cóż, więc się wziąłem za siłę. Cały pierwszy kwartał 2018 roku to są tylko i wyłącznie ciężary. Do takiego stopnia, że moje dłonie błagają o litość. Więc ciężary gonią i zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Skończyły się kwalifikacje do Rynu, teraz mamy kwalifikacje do European Master Throwdown, czyli do czegoś, w czym chciałem wystartować. Wyobraźcie sobie pierwszy trening. One rep max snatch. Then 4 czy 5 minutowy AMRAP złożony z toastu barów i deadliftów i czegoś jeszcze. Then one rep max snatch. No i weź tu bądź mądry, no i weź tu podejść do jakichkolwiek kwalifikacji. No niestety, no póki co trzeba się skupić na sile, bo no nie, jeszcze nie. Nad tą głowę przynajmniej te 90 kg trzeba wrzucić w snatchu i w clean and jerku te 110 też bujnąć, więc no innego wyjścia nie ma. No ale spoko, myślę, że lada moment damy radę. W tyczniu też byłem na strzelnicy. Bardzo fajna rzecz. Naprawdę polecam każdemu, kto chciałby chociaż troszeczkę mieć z adrenaliną coś wspólnego. A celowałem w głowę. Będę jeszcze tam chodził, bo zajarałem się troszeczkę. Mam jeszcze kolegę z byłej firmy, który tam bardzo mocno w to wnika, więc z któregoś razu będziemy mogli się pewnie spotkać i sobie trochę postrzelać. Dodatkowo przyszły nowe buty, testuję na każdym treningu. Rewelacja, najlepsze buty chyba jakie miałem do trenowania takiego i conditioningu połączonego z ciężarami. Nano 8 Reeboka. Ta-dam! Fajny materiał jest, z którego są skonstruowane, ponieważ tutaj jest taka ni to siateczka, ni to linka. I dodatkowo to jest taki but w bucie trochę, ale podobno sztos. Z dobrego źródła wiem, że są najwygodniejszymi nano, które wyszły do tej pory. Ty, ale wygodne buty. Byłem w
wczoraj u doktora Dwornika, dzięki stary, naprawdę ten człowiek wie chyba wszystko. Wszystko o wszystkim. Ja przychodzę do niego, mówię, że trzy palce drętwieją, on mi kazał ręce do góry podnieść, potrzymać, a to zespół tego i tego. Tak, tak, mam ich wszystkie płyty. No, także ten. Pamiętacie, że jeżdżę do rehabu? To jest mój doktor. Chcecie zobaczyć, jak wyglądały moje treningi w styczniu? To patrzcie to. Podsumowane, za tydzień nowy film i wracamy z powrotem na te same tory, które były w drugiej połowie zeszłego roku. Piąteczka i do zobaczenia.